Dzień dobry, witam serdecznie, cześć i czołem. Miałem w planie wcześniej nagrać tamtego Volkswagena Upa. Jego klon stoi tutaj, troszkę jaśniejszy. Taki mały samochodzik miejski. Myślałem, że być może będziecie zainteresowani, ale po rozmowie z właścicielem komisu okazało się, że jeszcze nigdy nie sprzedał Upa do Polski. Tak więc zakładając, że auto jest mało popularne i być może wam się nie spodoba, pokazuję coś, co przoduje w statystykach. Opel Astra stoi na czele aut sprowadzanych do Polski. Często pytacie właśnie o tą generację, nazywana jest J. Tak więc proszę bardzo, oto i ona, zapraszam. J-ka miała premierę we Frankfurcie w 2009 roku. Wtedy rozpoczęła się jej produkcja i pierwsze egzemplarze trafiły do dealerów i do klientów kilka miesięcy po premierze w grudniu 2009 roku. Generacja ta nazywa się J, chociaż poprzednik nazywał się H. Gdzie zginęła Astra I? Otóż Opel stwierdził, że jeżeli następcę Astry H nazwie Astra I, może się to mylić ludziom i traktować tą literę I jako cyfrę 1. I aby uniknąć potencjalnego problemu z nazewnictwem, opuszczono I i ta generacja nazywa się J. Stylistycznie model ten czerpie garściami z Opla Insigni. Zastosowano taki wizerunek stylistyczny upodobniający ją do większego brata. Sam Opel twierdzi, że jest to połączenie artystycznej rzeźby oraz niemieckiej precyzji. Ocenę rzeźbiarstwa według Opla pozostawiam waszym oczom, a na temat niemieckiej precyzji mogą wypowiedzieć się wasze portfele. Tak więc jeżeli macie coś do powiedzenia w tym zakresie, podzielcie się tym. Ewentualni kupcy takiego samochodu będą wiedzieli, na co mają liczyć i co ich może spotkać w przyszłości. Samochód stanął na podium w europejskim konkursie na samochód roku, zajął trzecie miejsce w 2010 roku i wtedy też weszła na rynek wersja Sports Tourer. Wcześniejsze kombiaki Opel nazywał Caravan, ale prawdopodobnie źle się to kojarzyło z autami do wożenia trumien i nowa nazwa jest już znacznie bardziej prestiżowa. Tak samo jak prestiżowe jest miasto, w którym właśnie ten kombiak zadebiutował, było to w Paryżu. W 2012 roku miał miejsce lifting, a ten egzemplarz jest z 2013. Prezentowany egzemplarz jest z drugiej ręki, nie jest jakoś tam szczególnie wyposażony, ma m.in. czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, tempomat oraz czujniki parkowania, które możecie tutaj zauważyć. No jednak dzięki tej kolizji są one uszkodzone i nie działają tak jak powinny. Do uszkodzeń przejdziemy za chwilę, zajrzyjmy teraz do wnętrza samochodu. Wita nas tutaj bardzo mocno rozbudowana deska rozdzielcza. Popatrzcie, ile tu jest przycisków, jak w kokpicie jakiegoś samolotu. Design nowszych modeli się delikatnie zmienił, ale no, niektórzy lubią właśnie masę przycisków, a nie te dotykowe takie ekraniki. Kolejnym elementem, który rzuca się w oczy, jest regulowane siedzisko. Mamy tutaj wysuwane podparcie na uda. No jak zwykle widać, troszkę jest przybrudzone. Przydałoby się czyszczenie. Jednak pod względem zużycia fotela, no to przyznam, prezentuje się bardzo ładnie. Gdyby go tak umyć, no to super sprawa. Nie ma tutaj zbytnio żadnych przetarć albo jakichś mocnych zaplamień, tylko właśnie tak ogólnie go trzeba by było wyprać. Z ergonomicznych aspektów nie podoba mi się dźwignia do zaciągania hamulca ręcznego. Gdy ją opuszczamy, ręka w pewien sposób zahacza tutaj o tą obudowę od skrzyni biegów. Tak więc troszkę nie do końca jest to przemyślane. Być może jak ktoś ma znacznie mniejsze dłonie, nie sprawia to problemu. Dla mnie jednak to już by był problem. Drzwi na górze wykończone są plastikiem, dosyć stosunkowo miękkim. Tutaj mamy taką tkaninę jak na fotelu mniej więcej. Uchwyt na drzwiach jest troszeczkę porysowany. Szybki rzut oka na przyciski do opuszczania i podnoszenia szyb. I spójrzmy teraz na kierownicę. No przyznam, naprawdę ładnie wygląda, nie widać żadnych przetarć takiego zużycia. Ciekawe co o niej powiecie, na ile ocenicie zużycie tego elementu i jak ocenicie przebieg. Jeszcze dla pomocy pokażę wam stan, w którym są pedały oraz dźwignia kierunkowskazów. Tak więc
Jesteście gotowi? Sprawdzamy przebieg. Albo dokładniej mówiąc, to co wyświetla się na ekranie. $112,000 niecałe. O, wskaźniki lecą do góry. Na gałce od skrzyni biegów użyto kontrastującej czcionki oznaczającej biegi, tylko popatrzcie, gdy patrzy się pod kątem, nic tutaj nie widać. Ona ma sens tylko, gdy patrzymy prosto od góry. Tak więc, no, malutka wtopa z zakresu designu. Przy otwieraniu drzwi słychać taki dziwny odgłos. Zwróćcie na to uwagę. Drzwi pasażera z kolei otwierają się bez problemu, bez żadnego odgłosu. Sprawdźmy teraz schowek. Szybko dosyć, bez amortyzacji, no ale 4 plus można mu dać. Tutaj jest folder, książka serwisowa oraz karta gwarancyjna z 2017 roku, gdy samochód został sprzedany od tego dealera z gwarancją 12-miesięczną jako używka. Tutaj macie numer VIN, możecie sobie sprawdzić i potwierdzić. W książce serwisowej jest ten sam i sprawdzamy przeglądy. 2014 rok, 25,000 km. Następnie, o, trochę tutaj tego jest. 15, 50,000, 16, 81 koła, 17, 86 i wtedy właśnie był ten wpis auta używanego, którego widzieliście przed chwilą i 18 przy 100,000 z malutkim kawałeczkiem. Pod maską mamy jednostkę, która na pewno was ucieszy, nie musicie płacić wysokiej akcyzy. Jest tutaj diesel 1.7 o mocy 110 koni. Nie płaczcie, że za mało, bo jest tutaj aż 260 Nm. Taki moment obrotowy ma również jednostka benzynowa 170-konna. Tak więc docencie ten fakt. Do podtrzymywania maski służy metalowy patyk. Nie byłoby w nim nic złego, gdyby po prostu był troszkę lepiej umiejscowiony. No bo tak troszkę tutaj zawadza. Można było go na przykład gdzieś bardziej tutaj, w tym miejscu dać taki krótszy, coś w tym stylu. A on tak, no, troszkę ogranicza dostęp do silnika i może przeszkadzać osobom pracującym przy nim. Przy okazji tego komunikatu o DPF-ie chciałbym podziękować widzom, którzy odpowiedzieli w klipie z Mazdą 6, że to nie chodziło o filtr DPF, tylko o serwis olejowy, gdyż Mazda w ten sposób oznajmia, że samochód wymaga serwisu olejowego, wyświetlając komunikat o filtrze DPF. I co my tu mamy? Nasza gwiazda została troszkę obita. Astra oznacza właśnie z łaciny gwiazda. Spójrzmy na te uszkodzenia. Najwięcej tutaj widać jest obita klapa i rozerwany na strzępy zderzak. Zajrzyjmy tutaj troszkę głębiej. Możecie zauważyć więcej uszkodzeń tam w środku. Otwórzmy teraz bagażnik. Zobaczycie, jak wygląda klapa z tej strony. Tutaj praktycznie jest tylko takie kosmetyczne wgniecenie, gdyż ani ten element, ani ten bolec raczej nie uległy przestawieniu. Klapa zamyka się tak, jak powinna. Spójrzmy pod podłogę, co tutaj mamy. Kamizelki, nie ma koła zapasowego. No, czyli tutaj ten tył nie jest przestawiony. Jeśli patrząc na podłogę bagażnika, to tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Warto dodać, że oba światła są całe, również te na klapie. Szyba też jest w porządku, tak więc uszkodzenia ograniczają się do tego elementu. Do samochodu dostaniecie tablice zjazdowe, nie musicie przyjeżdżać lawetą, więc zaoszczędzi to wam troszkę pieniędzy. Tutaj mamy lekko przerysowany ameliniowy kołpak. Są to koła 16-calowe z oponami, które raczej wymagałyby już wymiany. Puk, puk, kto tam? Wchodzę. Sprawdźmy, jak wyglądają fotele z tyłu.
Oczywiście standardowo wszystko do prania. Na filmie widać tutaj bardzo duży kontrast między tymi elementami, ale na żywo jest naprawdę nieznaczny. Tutaj jest troszkę brudno, wystarczy to wyprać, ale żadnych przetarć czy rozerwań nie ma, więc to jest duży plus. Jaka jest cena tego sreberka i dlaczego tak drogo? 5900. Tutaj mamy pełną listę wyposażenia. Tak jak mówiłem, nie ma tu aż tak dużo rzeczy, no ale to wszystko jest odzwierciedlone w cenie. Co myślicie o tym egzemplarzu w tych pieniądzach? Czy jesteście zainteresowani bardziej właśnie takimi J-kami, czy troszkę nawet starszymi egzemplarzami jeszcze z tej generacji H? Czekam na wasze zdanie w komentarzach. No i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, hej!